Wyrok Gminy Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w składzie tu obecnym po rozpoznaniu sprawy Włodzimierza oskarżonego o popełnienie czynu z artykułu 297 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego i Hanny Zdanowskiej oskarżonej o popełnienie czynu wyczerpującego dyspozycję artykułu 18 paragraf 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 297 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego. Oskarżonego Włodzimierza w ramach zarzuconego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniach 11 i 23 grudnia 2008 roku w Łodzi, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu uzyskania dla siebie wsparcia finansowego w kwocie 202 320 zł 49 groszy udzielonego w postaci kredytu przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie umowy nr 0408-46243 o pocztowy kredyt mieszkaniowy na sfinansowanie zakupu na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 62, położonego w Łodzi przy ulicy Lorenza 8, przedłożył nierzetelne dokumenty, to jest stwierdzające okoliczności niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy w postaci potwierdzenia datowanego 11 grudnia 2008 roku o odbiorze kwoty 50 tysięcy złotych przez Hannę Zdanowską, pomimo że do przekazania tej kwoty nie doszło, umowy przedstępnej sprzedaży z dnia 11 grudnia 2008 roku, w której w paragrafie 4 strony umowy potwierdziły, że przed podpisaniem tego dokumentu Hanna Zdanowska otrzymała od niego kwotę 50 tysięcy złotych tytułem zaliczki zadatku, podczas gdy okoliczność ta nie miała miejsca, aktu notarialnego nr 7369 łamane na za 2008 umowy sprzedaży sporządzonego w dniu 23 grudnia 2008 roku przez notariusza Dorotę Kalsztejn, w którym w paragrafie 4 punkcie a strony umowy złożyły nieprawdziwe oświadczenie o wcześniejszej zapłacie sprzedającej Hannie Zdanowskiej części ceny w kwocie 50 tysięcy złotych, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego z uwagi na fakt, że zapewniały o wniesieniu wkładu własnego warunkującego udzielenie i wypłatę kredytu, czym działał na szkodę Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, to jest czynu wyczerpującego dyspozycję artykułu 297 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 297 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 37a kodeksu karnego wymierza mu karę 250 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 zł. Oskarżoną Hannę Zdanowską w ramach zarzuconego jej czynu uznaje za winną tego, że w dniach 11 i 23 grudnia 2008 roku w Łodzi, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu uzyskania wsparcia finansowego w kwocie 202 320 zł 49 groszy udzielonego w postaci kredytu przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie umowy nr 0408-46243 o pocztowy kredyt mieszkaniowy na sfinansowanie zakupu na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 62 położonego w Łodzi przy ulicy Lorenza 8 w ten sposób, że ułatwiła mu przedłożyć nierzetelne dokumenty, to jest stwierdzające okoliczności niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, biorąc udział w ich wytworzeniu, składając z nich stosowne oświadczenia w postaci potwierdzenia datowanego 11 grudnia 2008 roku odbiorze kwoty 50 tysięcy złotych przez Hannę Zdanowską, pomimo że do przekazania tej kwoty nie doszło, umowy przedstępnej sprzedaży z dnia 11 grudnia 2008 roku, w której w paragrafie 4 strony umowy potwierdziły, że przed podpisaniem tego dokumentu Hanna Zdanowska otrzymała od niego kwotę 50 tysięcy złotych tytułem zaliczki zadatku, podczas gdy okoliczność ta nie miała miejsca, aktu notarialnego nr 7369 za 2008 umowy sprzedaży sporządzonego w dniu 23 grudnia 2008 roku przez notariusza Dorotę Kalsztejn, w którym w paragrafie 4 punkcie a strony umowy złożyły nieprawdziwe oświadczenie o wcześniejszej zapłacie sprzedającej Hannie Zdanowskiej części ceny w kwocie 50 tysięcy złotych, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego z uwagi na fakt, że zapewniało o wniesieniu wkładu własnego warunkującego udzielenie i wypłatę kredytu, czym działa na szkodę Banku Pocztowego z siedzibą w Bydgoszczy, to jest czynu wyczerpującego dyspozycję artykułu 18 paragraf 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 297 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 19 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 297 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 37a kodeksu karnego wymierza jej karę 200 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 zł. Zasądza na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów sądowych od oskarżonego kwotę 2550 zł oraz od Hanny Zdanowskiej kwotę 2500 zł. Proszę usiąść. Nie popełniłam nic złego, nie czuję się winna. Będziemy dochodzić swoich, że tak powiem, dalszej części w odwołaniu. Mam nadzieję, że
to jest dla mnie najważniejsze, że przede wszystkim mogę startować. Szanowni Państwo, i będę startowała, jeżeli tylko łodzianie, to łodzianie będą decydować o tym, kto będzie prezydentem, to oni zadecydują, komu powierzą dalsze zarządzanie miastem. To jest dla mnie najważniejsze. Pani prezydent, ta decyzja, zdaniem Pani, jest decyzją polityczną, ten wyrok sądu jest wyrokiem politycznym, czy... Nie będę się absolutnie wypowiadała, ponieważ nie znam się na tyle, mimo że sąd uważa, że posłowie znają się na prawie, to powiem tak, chciałabym, żeby tak było. Panie mecenasie. Jak Pani skomentuje, Panie prezydencie, uzasadnienie sędziego, który mówił, że jednak te Państwa tłumaczenia nie były wiarygodne? Ja raz jeszcze powtarzam. Gdyby było inaczej, to nie wystąpiłabym, mając świadomość, jakie konsekwencje niosą określone decyzje, nie wystąpiłabym i nie powiedziałabym tego, co powiedziałam w ABW, mając świadomość, chcę zawsze mówić prawdę. Jak widać, nie zawsze prawda jest w cenie. Bardzo proszę Pani. Ostatnie pytanie. Jeśli sąd w drugiej instancji podtrzymałby ten wyrok, czy Pani nadal podtrzyma decyzję o tym, że będzie Pani startował w tym wyborach? Oczywiście jest to jakby... Tak, oczywiście, ponieważ prawo w niczym mi nie zabrania mi tego, wprost przeciwnie, chcę, żeby to łodzianie zdecydowali, a z tego miejsca chciałam podziękować za olbrzymie wyrazy wsparcia, bo telefon i w urzędzie się urywa, w sekretariacie, także bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję, że jesteście ze mną.